Okej. Okay. Nagrywa mi się dźwięk? Nagrywa, dobra. Ta część będzie dalej o Samsungu J5. Postanowiłem, że po prostu wyciągnę ten ekran LCD z dotykiem i pokażę Wam, jak był uszkodzony właśnie po tym upadku ten LCD. Tutaj widzicie całą obudowę. Tutaj jeszcze to jest wibracja. Sama goła obudowa. Tutaj siedzi LCD włożony. Przycisków nawet nie ruszam. Ogólnie to wszystko zostawiam. Niech sobie leży na boku. I teraz spójrzmy na ten LCD, tak jak właśnie mówiłem, że on był po upadku. Zero obrazu, telefon wibruje, ładuje, wszystko elegancko. Tu jest druga strona tego LCD-ka. Tu mamy dwie części. Dotyk w formie takiej jakby szybki i sam ekran LCD, który wygląda następująco. Widzicie, tu jest dotyk, a tu jest ten uszkodzony LCD. Jak widać, jest popękany. I dlatego nie działa. Powiem Wam, że takie wyświetlacze są bardzo delikatne na upadki. Nie to, co kiedyś, kurde, te takie, nie wiem jak to powiedzieć, TFT. No na pewno nie TNG, jak w monitorach LCD. Tamte były o wiele bardziej wytrzymałe. A te są no, mega cienkie, całkiem inna już technologia. Już nie ma tych takich jakby tutaj warstw. Tu nawet nie ma diod do podświetlania żadnych. Ta technologia jest całkowicie inna. I tak właśnie wygląda uszkodzony ekran w Samsungu J5. W filmiku druga część. I teraz mam taką rozkminę. Czy wbić się na AliExpress i zobaczyć, po ile chodzą takie ekrany LCD z dotykiem? No z dotykiem, oto jest całość. Bo dotyk jest, jak zauważyliście już, idzie tutaj od dotyku tasiemka, która wchodzi na tą taśmę jeszcze. To jest jedna całość. Nawet nie próbuję tego odpinać. Chociaż nie. Chociaż wygląda to na dwie różne części, po prostu tu jest taka ta. No jest to takie gniazdo, które się zamyka. A to są dwie części. Generalnie, jakbym miał sprawny LCD, to bym to zrobił. Zrobię ten telefon. Niestety tak to wygląda, ale potem sobie to wszystko podsumujemy. No ja wydałem na razie 30 zł, także nie jest to jakiś majątek, a mogę zyskać o wiele więcej, jeżeli to wszystko bym zrobił. Tak jak mówię, no telefon już raczej nie do naprawienia, jeżeli chodzi o tego LCD-ka. I pozostało mi, tak jak już mówiłem, sobie tutaj jeszcze tego przyciska jakoś zamontuję. Generalnie wszystko. Płyta, obudowa. Potrzebny jest ekran z dotykiem. Bo płyta jest sprawna, jestem pewny na 1000%. Otworzyłem ten LCD po prostu kostkami i hot airem. Podgrzewałem, bez problemu się zdjęło.
Także ja tutaj już po prostu już nawet nie jestem w stanie nic zrobić, bo takiego ekranu LCD nie naprawię. Jeżeli ekran LCD pada, to już jest kaplica. Mam nadzieję, że na AliExpressie będzie jakiś zamiennik w miarę tanio. Może nawet uda mi się kupić tanio w Polsce to szybko. Mówię, do 5 dych mogę wydać za ten ekran LCD. Jak na AliExpressie będzie do 5 dych, to zamówię. Tylko wiadomo, teraz ten koronawirus, nie wiadomo ile to będzie szło do Polski taka paczka. Bo już słyszałem, że niektórzy czekają po miesiąc czasu, nawet dłużej, i jeszcze nie dostali paczek. Także jest trochę lipa. I co? Koniec drugiej części o Samsungu J5. Niestety, ja już go nie uratuję. Jedynie co mnie zbawia, to zakup złotego ekranu LCD. Jeżeli będę miał taką jedną całość, jeżeli ktoś z Was by miał do sprzedania takie coś, piszcie. Myślę, żebyśmy mogli się dogadać. Tylko mówię, do 5 dych. I co, składać go? Złożę go. Tylko tą naklejkę taką wywalę, żeby już mi to się potem, żeby się potem z tym już nie pieprzyć. Jak będę miał sprawny ekran LCD. I tyle, nie przeciągam nagrywania. 6 minut. Czekam na nowy LCD. Pozdrawiam, trzymajcie się.